Nie możemy już się jakby dłużej przeciągać. Czyli przed nami teraz fragment podsekwencja B, czyli obszar tekstu od 9.6 do 28. Drodzy, troszeczkę niższy poziom, proszę, szumu. Dobrze. Ta cała część, według mojej wizji, tak, jesteśmy w tym miejscu, ma budowę koncentryczną, ale już taką dużo bardziej złożoną. W środku będą dwa teksty, które będą w takim pewnym napięciu względem siebie. Dobrze. I teraz będziemy przechodzić na kolejnych tam slajdach. Znowu tak jak poprzednio parami. Tak, tak, tak. Aż wyjdziemy do środka i, no, i spróbuję coś powiedzieć mniej więcej, dlaczego te dwie części ze sobą łączę i mniej więcej co w tych częściach paralelnych się dzieje. No i oczywiście niestety będziemy lecieć przez to dość tak zgrubnie. Pierwsza para to, zwróćcie uwagę, tu jest taki króciutki fragmencik 6a i tu jest też jeden werset. Pierwszy, a nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Zwróćcie uwagę, bardzo podobny początek do tego, jak ta przed chwileczką omawiana podsekwencja była, tak? Czy mieliby upaść, tam było, tak? Czy upadną całkiem? A tutaj mówię, a tutaj, czy zawiedzie Słowo Boże? Dlaczego takie jest pytanie? Bo tuż przed chwileczką Paweł właśnie wyraził to, że no miał nadzieję, ma nadzieję. To nie. To mogę ci dać, ale tamtego ci nie mogę. Nie, to że ci zarobuję albo co? Jeden czy dwa? No niestety mam. Niestety mam. Niebieskie u góry. Dobrze. Uwaga, było małe przerwanie. Czyli tak, tuż przed chwileczką z tą małą stawką uwielbienia, wywyższenia Chrystusa, pomijając ją, to tuż przed chwileczką Paweł mówi, że jest zmartwiony i cały obolały wewnętrznie, bo Izrael, Żydzi nie są w tym miejscu, w którym powinni być, tak? A przecież tyle rzeczy dostali. No i w związku z tym przy takiej wizji wstępnej to pytanie jest całkiem uzasadnione, tak? Mówi, no to co z tymi wszystkimi obietnicami? Co z tymi wszystkimi obietnicami, które zostały złożone i są udokumentowane w pismach Izraela? No i Paweł jakby i stawia to pytanie i od razu na nie odpowiada. Mówi, no nie ma siły, że cośkolwiek szef zawiódł, tak? Wszystko jest we właściwym, może nie tyle we właściwym porządku, ale słowo na pewno nie zawodzi. I zwróćcie uwagę, że na samym końcu tego całego bloku pojawia się takie sformułowanie, w Brytyjce przedstawiach to jest u was normalnie, bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. Ale tak naprawdę dosłownie w Grece tam jest logos, tak? Czyli wykona słowo, dlatego sobie tutaj skreśliłem. Dlaczego się pojawia wyrok, to za chwileczkę wyjaśnię, ale dosłownie, mówiąc krótko, jest tu taka idea, że Pan w jakimś sensie niezwłocznie bądź szybko czy niezawodnie dopełni swojego słowa i spełni je na tym obszarze, do którego je skierował. A to ten cały werset to jest końcówka troszkę dłuższego fragmentu z Izajasza, który pojawia się w wersecie wcześniejszym, ale do niego za chwileczkę dojdziemy. Czyli generalnie ramą dla całego tego bloku jest to, że Słowo Boże nie zawodzi. Tak? Czyli ramą dla wszystkiego, dla tej całej granicy 9-11 było to, że Paweł pragnie odbudowy i jakby życzy dobrze Izraelowi i pojawia się potem zapowiedź, że Bóg tego dokona kiedyś, ale akcentowane są bardziej te rzeczy, które podkreślają, że Bóg
nad całym tym planem wybawienia panuje i wszystko ostatecznie ku niemu będzie zmierzać i on będzie to prowadził w sposób niezawodny. Natomiast w tym bloku dodatkowo pojawia się rama taka, że Boże Słowo nie zawodzi. Pan to, co zapowiada, spełni. W wypadku tego wersetu 28 okazuje się, że mamy kilka wersji, dwie wersje, krótszą i dłuższą. I różne tłumaczenia w tym momencie zachowują to brzmienie oryginalne słowo, 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 słowo. Czasami niektórzy tłumaczą dzieło bądź właśnie wyrok. Ta wersja bardziej rozbudowana wydaje się, że w jakiś sposób wykorzystuje trochę też metaforę chyba ogrodniczą, chodzi o przycinanie czegoś, tak? I próbują to ludzie, różni autorzy odczytywać właściwie właśnie w kierunku tego, że to przycięcie to albo skróci czas oczekiwania na spełnienie tego słowa, bądź właśnie, że zostanie to słowo spełnione w sposób jakoś niezawodny i tak dalej. Tutaj macie takie najbardziej interlinia, tak? Słowem bowiem opatrzając i obcinając, obcinając w usprawiedliwieniu, bo słowo obciętym uczyni Pan na ziemi. No więc trzeba powiedzieć, że to już zaczyna być bardzo mało czytelne, jakkolwiek. Natomiast oporządzając i obcinając, znowu idzie po tej linii łaska, sąd czasami, tak? Czyli podtrzymując bądź odcinając, tak? Oporządzając, czy jakby element troski o tą rzecz, czyli jakby słowo zaczyna być jakby traktowane jakby być może gałązka winorośli, które ją trzeba odpowiednio zadbać i są wykonywane albo takie i takie czynności, tak? W związku z tym potem obcinając w usprawiedliwieniu, czy raczej trzeba by powiedzieć w sprawiedliwości, tak? Czyli znowu jest pytanie o jaka myśl by tutaj była zawarta. Zostawmy to. To są już takie szczegóły, które możemy sobie na pewno przy tak ogólnej przejściu przez tekst pozostawić na boku. Dobrze. Rama, słowo niezawodne, Boże Słowo nie zawodzi. Zróbmy krok do centrum naszego tekstu. Dwa bardzo różne objętościowo teksty, ale będę się już tłumaczył, dlaczego je widzę razem. Pozwólcie, że przeczytam. Pierwszy. Albowiem nie wszyscy z Izraela są Izraelem. I nie dlatego, że są potomstwem Abrahama, wszyscy są dziećmi. Lecz jest tak. Z Izajaka będzie ci powołane potomstwo. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. O tym samym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, z Izaaka, ojca naszego. Albowiem, kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby to według wybrania postanowienie Boże utrzymało się w mocy, nie dzięki czynom, ale dzięki powołującemu, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. To jest pierwsza rzecz. I od razu przeczytam drugą. A Izajasz woła nad Izraelem. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Ok. Podstawowa idea, która moim zdaniem łączy te dwa teksty, to jest taka. Jest pewna wizja, Żydzi, okej, konkretnie to jakoś dobrze wykombinuję. W obydwóch miejscach, najogólniej mówiąc, jest pokazana tak. Jest pewna całość i jest pokazana, że bynajmniej nie jest tak, że ta całość stanowi Boże potomstwo, czy jakby tych, którzy rzeczywiście można określić dziećmi Bożymi.
W pierwszej w tekście Paweł stara się jakby wystąpić przeciwko tej takiej, w takim sposobu myślenia, że no, pamiętacie może tekst z Ewangelii, jak Żydzi mówią, Abrahama mamy za ojca, tak? I próba się podczepienia pod pewną genealogię. Wszyscy jesteśmy od tego, w związku z tym nic nam nie grozi, tak? Albo to w takim razie Bóg jest z nami, albo to nam się coś należy i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy pewne wyobrażenie o pewnej jednolitości, pewnej całości, tak? A Paweł mówi, ale popatrzmy sobie na słowo, teraz zobaczcie, jak się rozpadają wasze twierdzenia i jak samo słowo burzy tezy, które usiłujecie wmawiać sobie jako podstawę waszego bezpieczeństwa i podstawę waszych zaszczytów. Tak? Oczywiście już wcześniej powiedział o tym, że związek z Bogiem zasadza się teraz tym bardziej, teraz jakby w Chrystusie, przez wiarę. Ale udokumentował to już wcześniej na przykładzie Abrahama, że wiara wprowadza w tą właściwą relację. Dlatego ten pierwszy fragment zaczyna jakby pokazywać różne fałszywe, potencjalnie dyskutuje z pewnymi fałszywymi różnymi wyobrażeniami i zaczyna po prostu być zbudowany tak. Teza jakaś, dowód przez cytat. Teza, dowód przez cytat. Teza, dowód przez cytat. Tak to wygląda. I za każdym razem po prostu jakiś element tego takiego troszeczkę nieuzasadnionego wyobrażenia właśnie o tym związku, jakby podstawie związku z Bogiem zostaje przez Pawła rozebrany. A więc pierwsza teza jest taka, że nie wszyscy z Izraela są Izraelem i nie dlatego są potomstwem Abrahama, nie dlatego, że są potomstwem Abrahama, wszyscy są dziećmi, tak? Czyli Paweł mówi, innymi słowy, już wam powiedziałem, że o byciu dzieckiem decyduje raczej stan wewnętrznej odpowiedzi do Boga, tak? Stan zaufania Bogu, stan poddania Bogu. Ale zaczyna przychodzić potem jakby na te rzeczywiście bardziej fizyczne tony. Nie wszyscy, tylko dlatego, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi. Jaki jest wartość tego argumentu, która się pojawia w elemencie B1? Lecz jest tak. Z Izaaka będzie ci powołane potomstwo. Ten werset jest trudny i bardzo różnie tłumaczony. Ale jaka byłaby w tym momencie jakby siła tego argumentu w ustach Pawła? Abraham miał więcej dzieci. Dokładnie. Abraham miał więcej dzieci. Przed Izaakiem i po Izaaku. W związku z tym próba podpięcia się pod Abrahama samo tak z siebie to jest po prostu nieuzasadnione tym samym jakby, co Pismo podaje. Tak? Bóg powiedział w odniesieniu do Abrahama, że przez Izaaka prowadzony jest jego plan. Przez Izaaka będzie poprowadzony jego dalszy plan. Tak? I tyle. Następna teza. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Tak? Okej. Okay. Czyli znowu mówi o czymś takim. I teraz jest wersja 9 jako dowód. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. O tym samym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. No i oczywiście Żyd wie, w jakim czasie to się miało wydarzyć. Otóż Sara w tamtym czasie nie powinna mieć żadnego syna, bo się jakby, mówiąc krótko, troszeczkę postarzała. No i i mówiąc krótko, Paweł mówi, a zatem jakby drugi jakby argument jest taki. Nie przez człowieka siłę. Tak? Nie z człowieka samego bierze się synostwo. Tak? Czyli ani genealogicznie po linii Abrahama, tylko, bo samo Pismo pokazuje, że to Bóg obiera ścieżkę dla swojego planu, ani nie przez siły człowieka, bo Bóg sam powołuje tego, przez którego
jego plan przejdzie. A aby to jeszcze dodatkowo wzmocnić tą tezę, odwołuje się do kolejnego pokolenia, czyli do dzieci Izaaka, do Ezawa i Jakuba. Jak wiemy, to byli bliźniacy, niezupełnie jednojajowi, tak? Ale jednak i w związku z tym byli poczęci w czasie jednego aktu. I kiedy byli jeszcze w łonie, Rebeka dostaje informację, że starszy będzie służył młodszemu. Tak? Czyli znowu, niezgodnie z porządkiem ludzkim, gdzie pierworodny dziedziczy i idzie dalej, ale według zapowiedzi Bożej i niezależnie od ich właściwie w tym momencie decyzji życiowych, można by powiedzieć, tak? Bo Bóg wybiera określonego członka tej rodziny, przez którego przeprowadzi plan. Czyli dokładnie nie w oparciu o to, że ktoś na to zasłużył. Bóg wybrał ten plan. I pojawia się znowu cytat ekstremalny wprawdzie, bo w tym momencie z proroka Malachiasza, tak? Chyba tak. Gdzie jest jakby troszeczkę już ekstremalne wrażenie o Ezawie i Jakubie, ale znowu Paweł używa takiego języka, jaki oni zwykli używać do powiedzenia rzeczy zupełnie prostej, że wybieram tego, tamtego nie wybieram do swoich celów, przez kogoś innego przeprowadzę swój plan. W związku z tym mamy taką ideę. Ktoś ma wyobrażenie o co stoi za całością, która jest oddana Bogu, a Paweł to dekomponuje, mówi ani to nie jest podstawą, ani to, ani to. Czyli pokazuje, że Bóg sam w pewnym sensie ogranicza jakby nie tyle, no okej, okay, ogranicza przejście swojego planu zbawienia i dokonuje jakby swoich zupełnie suwerennych wyborów. Chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz. Boże wybory tutaj dotyczą planu ratunkowego dla człowieka. Tak? Czyli dokonują się w świecie, w którym jest dostępna łaska Boga, dostępne są przesłanki, aby móc się zastanowić, czy chce widzieć Stworzyciela za tym światem, czy też nie. Czy te przesłanki popychają mnie do wiary, ja za tym pójdę, czy też nie. To jest plan ratunkowy. I ten plan ratunkowy jest przeprowadzany w sposób suwerenny przez Boga. Tak? Bo chce i go przeprowadza według takiej, a nie innej ścieżki. I w tym planie po prostu tutaj Bóg nie ma pomocnika w tym sensie, że ktoś mu podpowie, a idź bardziej w prawo, nie, albo to w lewo, to nie. Albo nie rób tego przez to, przez tego lub przez tamtą. Po drugiej stronie mamy bardzo krótki tekst. Izajasz woła nad Izraelem. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko reszta ocalana będzie. Czyli znowu jest idea całości, ale okazuje się, że w tym Bożym planie tak naprawdę odnajdują się tylko niektórzy. Dobra. Nie będziemy się już tutaj zastanawiać nad tym fragmentem. Zostawię wam slajd, ale pójdziemy dalej. Bo chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się troszeczkę kontekstowi tego cytatu, który Paweł wykorzystał. I to jest fragment z Septuaginty Izajasza 10:20-23. Pozwólcie, że go przeczytam. W owym dniu ta ocalała resztka nie będzie się powierzać obcym. Ostatki Jakuba nie będą już opierały swych nadziei na tych, którzy ich krzywdzą, ale całą swą ufność oprą szczerze na Bogu, świętym Izraela. To, co zostanie z Jakuba, zaufa wszechmocnemu Bogu. Choćby bowiem ludność Izraela była tak liczna jak ziarn na piasku nad morzem, tylko resztki z nich ocaleją.
Ten bowiem, który słowa dotrzymuje, dokona tego zgodnie ze sprawiedliwością. Zaprawdę wypowiedziane słowo spełni Bóg na całej zamieszkałej ziemi. Tak? To jest cytat z polskiej wersji Septuaginty. I widzimy tutaj końcówkę. Właśnie to jest trochę w innej wersji brzmiący ten fragment, który był na slajdzie, na tej ramie zewnętrznej, o spełnieniu słowa. Zwróćcie uwagę, jak tutaj sytuacja wygląda z tym naszym wersetem, który wykorzystuje Paweł. Otóż mamy kontekst taki, że jest Juda przed jakimś sądem. Tak? I ten sąd zostanie przeprowadzony w taki sposób, że Bóg zapowiada ocalenie tych, którzy przekażą dalej linię wiary. I oni jakby będą tym nasieniem, z którego jakby linia wiary będzie mogła się dalej toczyć. Aż do stanu takiego, w którym, no tutaj jest ktoś, tak powiedziałbym, bardzo pozytywnie opisana, że pewna całość, tak, ale całą swoją ufność oprą szczerze na Bogu, czyli jakby powstanie znowu jakaś społeczność, która jakby odbuduje się duchowo. Ale zanim się to stanie, tutaj przyjdzie sąd. W związku z tym ten werset, który tam pojawił się wcześniej o spełnieniu słowa, czyli ten na ramię na dole, de facto miał zabarwienie trochę negatywne. Czyli po prostu Bóg spełni słowo, ale również w tym wymiarze negatywnym, kiedy zapowiada sąd. Z powodu tego, że stan jest taki, jaki jest. Chciałbym zwrócić uwagę Waszą na to, że tutaj się pojawia oczywiście ta resztka, ważna idea, do której Paweł po prostu będzie tutaj jakby wykorzystuje w tym wsparciu dla swoich rodaków. Ale też chciałbym, żebyście zauważyli to, że co tu jest, że nie chciałem, uciekło. Okay. Sekundeczkę. Ta resztka jako ta, która ufa Bogu. Nie? Tak, tak, to jest resztka ta, która ufa Bogu, ale jeszcze jedną rzecz. Sekundkę. No, zostało jeszcze ci, którzy pozostali. Bo to jest bardzo mało, prawda? O. Dobrze, już wam, o, mi się przypomniało, dobrze. Okej, okay. Czyli widzimy, że kolejny raz Bóg mówi, tego przede wszystkim oczekuje. Tak? Tego przede wszystkim oczekuje. Stan, jaki jest aktualnie, jest taki, że niestety naraża się na sąd. W związku z tym znowu jakby jest polemika z tym, że to nie jest tak, że cały Izrael jest dokładnie tylko dlatego, że właśnie tworzy ramy jakiegoś ludu. Jest dokładnie, wstrzeliwuje się w dziesiątkę, jeśli chodzi o to, co Bóg od nich oczekuje, czego się po nich spodziewa. Ale pomiędzy tym tekstem a tym zachodzi taka specyficzna gra. Tak? O ile na początku tutaj, w ramach realizacji planu zbawienia, pokazany został Bóg, jak ogranicza jakby ścieżkę, przez którą to przechodzi, ale my wiemy, że ten plan jest ostatecznie dla wszystkich, tak, bo już przy powołaniu Abrahama wiemy, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Czyli realizacja wydaje się być no, jakaś konkretna, wąska, ale cel jest z definicji szeroki, od początku. Natomiast gra pomiędzy tymi dwoma tekstami jest taka, że to przede wszystkim Żydzi ograniczają synostwo Boże, bo sami odrzucają wiarę. Bo ten fragment nawiązuje już nie do wyboru Boga. Ty jesteś wierzący, o, ty będziesz wierzący, a ty nie będziesz wierzący. Tak? Ten fragment mówi o odpowiedzi pośród Izraela. I teraz mówi, ja ograniczam powołanie planu i jego realizację. Tak? Do konkretnych rzeczy, które się mają dziać. Ale to idzie w kierunku wiary. Natomiast wy wyrzekacie się i ograniczacie jakby udział w tym, bo wybieracie niewiarę. Tak? Czyli w pewnym sensie z tych dwóch części, które są ze sobą w dialogu,
Paweł wydaje się, że dużo bardziej podkreśla to, że to Żydzi sami wyłączają się z Bożego planu, bo nie chcą mu zaufać Bogu. Bo raczej się butują. Dobra. W porządku. Niech tyle będzie. Więcej nie możemy po prostu. To następna para. Następna para tekstów. Następna warstwa. Okej. Do głosu dochodzi ktoś, kto mówiłem wam gdzieś tam przy omawianiu właśnie 1.18.32, że Paweł będzie używał takich głosów, takiego kogoś z kim będzie prowadził pewien jakiś taki dialog, kto będzie co jakiś czas w tym liście wrzucał jakąś perspektywę zupełnie absurdalną. Więc tutaj mamy taki tekst, przeczytam go, żebyśmy razem poczuli, o czym mówię. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad tym, nad którym zechcę się zlitować i użalę się nad tym, nad którym zechcę się użalić. Zatem, zepsułem ten fragment bardzo, przepraszam. Zatem więc niechcącego ani biegnącego, ale tego mającego litość, Boga. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chcę, okazuje zmiłowanie, a kogo chcę, przywodzi do zatwardziałości. Tak? Czyli tu mamy nagromadzenie skrótów myślowych i języka właśnie typowo takiego ichniejszego, które zastępuje to, co my byśmy powiedzieli naturalnie, takie coś, że na przykład werset 18. Uparcie sprzeciwiałeś się, aby odpowiedzieć, aby pogodzić się z prawdą o Stworzycielu, wybierałeś swoje drogi, w związku z tym musisz wypić piwo, którego sobie naważyłeś. Tak bym to powiedział, nie zupełnie dosłownie, ale prawie dosłownie, tak? Ale język ichniejszy będzie taki, kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Ale w 1.18.32 tam był opis właśnie, jak to wyglądało, to przywodzenie do zatwardziałości, tak? Aż w końcu Bóg wydał ich na pastwę ich zmysłów, tak? Czyli przez jakiś czas ich nie wydawał, w jakiś sposób okazywał im jakąś łaskawość i cierpliwość, w końcu mówi, okej, no masz prawo wybrać, wybierasz i musisz to wypić, tak? Więc pij. I ten język oczywiście dla osoby, która po prostu, no, nie jest jakby troszeczkę jakby wczuwa się w tą specyficzną stylistykę żydowską, no to dla nas jest olbrzymim wyzwaniem. Wróćmy do pytania pierwszego. Ono się pojawia po tym Ezawie i Jakubie, tak? Ezawa wzgardziłem, umiłowałem Jakuba, a Ezawem wzgardziłem, tak? No i trzeba powiedzieć, że znowu dla współczesnego człowieka takie sformułowanie, no to no fajny Bóg, no. Lepiej być Jakubem, no pewnie, no, ale tym Ezawem też ktoś musi być, no i co teraz, nie? Już przestaje być zabawnie. Ale znowu, to jest stylistyka, ale teraz właśnie się włącza ten ktoś, kto zaczyna uprawiać bardzo specyficzną logikę i mówi, no, czy Bóg jest niesprawiedliwy, tak? Czy Paweł mówi jakby za tego człowieka, no czy Bóg jest niesprawiedliwy, no bo no, skoro tak postępuje z Jakubem i z Ezawem, no to musi być niesprawiedliwy. To jest pytanie po prostu, czy jest niesprawiedliwy, czy jest niewierny, czy jest niemiłosierny, bo jak wiemy, to słowo sprawiedliwy może iść w różnym kierunku. No i odpowiedź Pawła jest taka, a w żadnym wypadku. Po pierwsze, to jest po pierwsze, w żadnym wypadku. Przeciwnie, i tutaj pojawia się ten werset, słowa skierowane do Mojżesza, i ja to komentowałem miesiąc temu, więc teraz nie możemy tego powtórzyć, co nie?
nie możemy tego powtórzyć, ale idea jest tego taka, że Bóg mówi to do Mojżesza w kontekście zawarcia przymierza, w kontekście odstępstwa i incydentu z cielcem po zawarciu przymierza i w tym momencie w odpowiedzi na zmiłowanie Boga Mojżesz słyszy właśnie te słowa, tak? Zlituje się nad tym, nad którym zechce się zlitować i tak dalej. I to jest właśnie argument, że bynajmniej Bóg nie może być niesprawiedliwy. A więc właśnie pytanie, czy niesprawiedliwy, czy niewierny, bo jednak okazuje się, Mojżeszowi mówi, że pozostanę z wami, będę z wami, wysłucham cię, tak? Więc moje wyczucie tego tekstu jest takie. Pierwsza cząstka pokazuje, że akurat w wypadku Izraela Bóg oferuje mu szczególną dawkę cierpliwości, łaski i miłosierdzia i wierności, która wydaje nam się może zupełnie niezrozumiała w stosunku do tego, co Izrael robi. Tak ja to czytam. Czyli teza, jakby moje zrozumienie tego 15 wersetu jest jakby takie, że to nie chodzi o to, że Bóg mówi robię co chcę, ale jest to deklaracja tego, że zdecydowałem się wam okazać wiarę, wierność, miłosierdzie i idziemy dalej, bo taka jest jakby konkluzja potem dalej z tego, co robi dalej Bóg z Mojżeszem i z Izraelem. I dlatego werset 16 jest potężnym skrótem myślowym, ale jego sens jest mniej więcej taki, więc to sprawiedliwość, to zmiłowanie się nie zależy od człowieka, czy od jego pragnień, ale przede wszystkim zależy od tego, który jest litościwy, od Boga. To jest jakby podsumowanie tego i tej pierwszej jakby odpowiedzi na pytanie, że Bóg, czy Bóg jest niesprawiedliwy. Ale jest też druga część i werset teraz 17. Pismo mówi do Faraona: na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławione imię moje, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Tak? I znowu pojawia się wniosek. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Wniosek z całości tego jest tak. Bo dyskusja jest znowu jakby z tą stroną żydowską. Z judeochrześcijanami, bądź ewentualnie z tymi, którzy po prostu mogą poczuć się z tego środowiska, że coś pismo przestaje jakby działać, bo Paweł jakoś inaczej wykłada ten zakon i całą jakby relację z Bogiem. Więc podkreśla tutaj, że Bóg posługuje się sądem i łaską, ale w stosunku do Izraela jednak dostało im się przede wszystkim wiele, wiele łaski. I tekst paralelny właściwie akcentuje tylko tą część. To jest odniesienie do księgi Ozeasza z kolei. I tutaj już się pojawiają te rzeczy pozytywne. Jak też u Ozeasza mówi: nazwę nie mój lud, ludem mym, i nieumiłowaną, umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Czyli gdybyśmy sięgnęli do Ozeasza, robiliśmy to miesiąc temu, to byśmy zobaczyli, że tam jest stan kompletnego rozkładu Królestwa Izraela i pomimo tego wszystkiego, w którymś momencie Bóg jednak mówi: ale ja to poukładam. Ja to poukładam sam z siebie. To nie dlatego, że wy po prostu nagle zaczniecie, po prostu wam się wszystko dobrze poukłada. To ja się za to wezmę i to poukładam i okażę wam znowu miłosierdzie. Czyli tak. Wobec Izraela Bóg okazuje szczególną łaskę i Izrael jest ostatnią grupą, która może Bogu zarzucić, że wobec niego Bóg zachowywał się w sposób niewierny, niemiłosierny i tak dalej. Z drugiej jednak strony
Bóg rzeczywiście nie jest tak, że okazuje tyle samo cierpliwości, co Izraelowi, innym. Innym okazuje ogólny poziom łaski, w którym wspólnie żyjemy i który jest do zagospodarowania. Tak? Ale to jest pokazane, że po prostu nie jest to, jest to raczej kontrast, tak? Ale w elemencie dopełniającym pokazuje i akcentuje to bardziej, że ostatecznie mając Bóg do wyboru takie akty i takie, Bóg szuka odbudowy Izraela, pomimo tego, jacy są. Bo przecież nie przypadkiem ich nazwał lud, nie mój lud, nie umiłowano, tak? Nie jesteście ludem moim. To były nazwy dzieci Ozeasza, tak? I nie przypadkiem się te dzieci miały tak nazywać, ponieważ Izrael wtedy północny tak właśnie postępował, że przez te imiona Bóg dawał znak, jak widzi ich aktualny stan duchowy, moralny. Dobra. Warto zauważyć, że tak naprawdę w Starym Testamencie, jeśli chodzi o hasło, określenie zatwardziałość, dużo częściej je spotkamy w odniesieniu do Izraela, niż te kilka razy, kiedy się pojawia w odniesieniu do Faraona. Oczywiście te określenia się pojawiają zamiennie. Czasami to jest po prostu jakieś nieustępliwość, zawziętość, uparty, uporczywy, zacięty, twardy, chnąbrny i tak dalej, oporny. To są różne określenia, ale one wyrażają cały czas jakby tą samą podstawową ideę. I trzeba powiedzieć, że kiedy byśmy porównali sąd nad Faraonem Boga w stosunku do świadomości, doświadczenia Boga przez Faraona, w porównaniu do tego, co się wydarzyło z Izraelem, chociażby z tym cielcem, kiedy oni wyszli z Egiptu, przeszli przez morze i mieli cały szereg różnych doświadczeń nadzwyczajnych, zanim doszli do Góry Choreb, tak, i zanim dokonało się to zawarcie przymierza, to potem przecież zawarcie przymierza to już było coś niesamowitego, bo przecież starsi poszli na spotkanie z szefem, tak? To już wyższego gabinetu nie ma już. No i potem idzie Mojżesz i oni robią cielca, tak? I po tym Bóg mówi, okej, idę z wami. No to jakby w stosunku do ich doświadczenia i ich świadomości, to co im oferuje Bóg, tak? Że jednak się nad nimi zlituje, do tego co spotkało Faraona, to jest po prostu kontrast niewyobrażalny, tak? Dlatego chodzi o coś takiego właśnie Pawłowi, aby pokazać, jaka rzecz spotykała Izraela ze strony Boga w stosunku do tego, jacy rzeczywiście byli, tak? No dobrze. Następny slajd to już tylko zostawimy to. Przejdźmy do nieszczęsnego centrum. Dobrze. Nieszczęsnego, bo znowu nam przychodzi ten gościu i zaczyna opowiadać dziwne rzeczy. Mówiłem o tym gościu, który tą optykę ma taką dziwną. Kiedy Paweł w tym fragmencie 1.18.32, zwróćcie uwagę, jak często się do tego odnoszę, bo tam jest po prostu mnóstwo początkowych rzeczy, które potem Paweł w tym liście, zwłaszcza w tych fragmentach, które dzisiaj omawiamy, eksploatuje nieustannie. No to tam w którymś momencie właśnie pokazał, że odwrócenie się od Boga powoduje zaciemnienie poznawcze, pewną jakby kompletne przegrupowanie wartości, podwracanie wartości, zamienianie prawdy fałszem i tak dalej. I w tym momencie też się bierze jakaś zupełnie dziwna optyka takich osób, które tak wybierają swój marsz życiowy. I tutaj mamy coś takiego, tak? No to skoro skoro on sobie tak wybiera, że jednego nienawidzi, drugiego lubi, albo że jednemu okazuje łaskę, a drugiemu nie okazuje, to czego się w ogóle czepia? Bo to jest werset 19, co nie?
To czy jak, jakie ma prawo w ogóle kogokolwiek obwiniać Bóg, tak? Skoro on sobie tak po prostu komu chce to da, a komu nie chce to, to nie da. No to jaka jest nasza odpowiedzialność? Nie ma odpowiedzialności, to w takim razie to wszystko jest wina Boga. Zwróćcie uwagę, że współczesny człowiek jest, rozwija się w takich jakby obszarach ideowych, że kiedy nie uchwycimy tego specyficznej gry Pawła, plus na dodatek jeszcze specyficzny język typowy dla Starego Testamentu, to ten zarzut w 19 wersecie, on brzmi dla współczesnego człowieka, który by dzisiaj po prostu dać ten rozdział, tak, tak? Po prostu weźcie to, przeczytaj te parę wersetów wcześniej i ten zarzut, to jest po prostu stuprocentowo trafiony, on to jest bardzo słuszny zarzut. Oczywiście, bo po pierwsze tamte zdania by zrozumiało dosłownie, tak, że Bóg tak robi, czyli mówi, ty będziesz, a ty nie będziesz i możecie mi wszyscy, że tak powiem, ja się nie przyjmuję. A po drugie, w tym momencie, no dokładnie, wszyscy szukamy, aby wina była nie po naszej stronie. I dokładnie, najlepiej jak będzie wina Boga, bo to jest idealne rozwiązanie. Jak chciałeś, tak masz i się teraz możesz po prostu... Więc zwróćcie uwagę, optyka Pawła jest znowu taka, że mówi o człowiecze. Zupełnie przeciwnie, tak? Czyli po pierwsze mówi, musimy wrócić do tej optyki, która jest oparta na prawdzie. A prawda jest taka, że stworzenie jest wynikiem działania stworzyciela. A ten stworzyciel ma określoną charakterystykę moralną i on jakby wprowadza pewien porządek moralny pośród tego stworzenia, tak? I jest nieustającą władcą nad tym stworzeniem. Dlatego ma absolutne prawo do tego, by pewne rzeczy robić tak, jak chce, w szczególności wybierać sąd. Tak? W związku z tym ten głos Pawła mówi taki, że mój drogi, zapomniałeś, jaka jest twoja pozycja. Po drugie, nie rozumiesz tego, bądź jakby nie dopuszczasz tego, że Bóg z racji władania i bycia gospodarzem w tym wszystkim ma prawo dbać o to swoje stworzenie i egzekwować te rzeczy, które uważa, że temu stworzeniu służą. Więc tu jest sprzeciw przeciw komuś, kto uważa, że Bóg nie ma prawa działać jak chce. W szczególności można by powiedzieć, że będzie jeszcze sądzić i oskarżać. No, ma prawo oskarżać, zwłaszcza kiedy ktoś jest winny i rozrabia. Ale, i tu się pojawia drugi tekst. Drugi tekst i ten drugi tekst, pozwólcie, że przeczytam w całości. Czy nie ma władzy garncarz nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale? Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. I znowu mamy ten język taki, że po prostu Bóg wszystko jakby dekretuje, poukładał, określonych porządków, porozdzielał, tak? No i czytanie tego dosłowne zaczyna być znowu w jakimś olbrzymim napięciu z tymi innymi fragmentami, zwłaszcza z tym całym blokiem, który był poprzednio, tak? Jak zrezygnują z niewiary, to będą przyjęci, tak? A wyście odpowiedzieli wiarą, jesteście przyjęci. Zwróćcie uwagę, ta metaforyka tutaj, ten obrazowy język, po prostu ustawia nas jakby zupełnie innym sposobie patrzenia na to wszystko, ale to jest właśnie ten sposób wyrażania opisu jakiegoś takiego rzeczywistości, która przesuwa tutaj tego działającego z człowieka na Boga. To jest dość typowe. O co chodzi w tym całym tekście? Po pierwsze, wszyscy są zrobieni z tej samej bryły. Tak? I tu jest właśnie to samo słówko, które tam wam wcześniej powiedziałem,
które znaczy tą miksturę, która może być z jednej strony ciastem, ale może być też po prostu gliną. I tu jest ta sama to słowo z tej samej bryły ulepić jedno na przykład kosztowne, a drugie pospolite. Czy tu masz jakaś oba miejsca jako masa i był problem z głową? Może masa, no nie wiem. W każdym razie rzecz w tym, że kiedy mówimy z tej samej gliny, to po prostu do czego Paweł mógłby tutaj mieć jakąś aluzję, tak? Mam wrażenie, że to jest jakiś sposób określenia, że de facto wszyscy jesteśmy w tej samej kondycji, tak? Ale jedni podążają ku Bogu, szukają Go, są Nim zainteresowani. To było w drugim rozdziale pokazane, że jednak są tacy, których jakby te impulsy co do Stworzyciela pociągają i są na to wrażliwi, tak? Chcą szukać, chcą odpowiedzieć w jakiś sposób adekwatnie. I są tacy, którzy wolą żyć po swojemu, i wtedy mieliśmy ten 1.18.32 przykład tej drogi negatywnej. Więc mam wrażenie, że tu jest ta jedna bryła, to mówiąc krótko, wszyscy jesteśmy w tej samej kondycji, ale jedni wybierają autonomię, może to na innym wersji tego slajdu będzie lepiej widoczne, jedni wybierają autonomię, gdzie ostatecznie spotyka ich jakaś zapłata za próbę ucieczki od prawdy, a drudzy wybierają drogę, w której chcą się oprzeć na Bogu, chcą się oprzeć na Jego na łasce, i jest to określone jako właśnie ci, którzy są przygotowani ku chwale. No oczywiście tu się pojawiało określenie uprzednio, przygotował i tak dalej. No, kto z Was zechce po prostu wykorzystywać tego typu sformułowania bardziej dosłownie, no to już Wasza wola. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest pewna specyficzna stylistyka, która po prostu nie ma raczej nic wspólnego z tym, że ktoś został jakby zadekretowany gdzieś wcześniej, pójdziesz tą drogą, zrobisz to i tamto, nie? Bóg z jakiegoś powodu, z pewnych właściwości wie o takich rzeczach, natomiast mam wrażenie, że te wszystkie inne teksty, które tutaj w ramach tego listu do Rzymian się pojawiają, sugerują raczej, że człowiek po prostu przede wszystkim jest jednak jakoś odpowiedzialny za swoje wybory. I wniosek jest jakby z tego taki, że wprawdzie Bóg jest sędzią, wprawdzie Bóg ma prawo obwiniać, to jednak akcent tej części centralnej jest na to, że jednak woli plan ku wybawieniu człowieka. Czyli Paweł miał wybór. To mógł dać u góry, a to mógł dać na dół, tak? Gdyby to negatywne dać na dół, to wygląda na to, że moglibyśmy to wtedy przeczytać tak. Bóg wprawdzie dysponuje planem łaski i jakąś łaskawością, ale uważaj na sąd albo wybiera bardziej sąd. Tymczasem Paweł w opozycji do tego mówi, Bóg rzeczywiście jest władcą nad całą rzeczywistością i rzeczywiście wywiera sąd, ale przede wszystkim zmierza w tym kierunku. Tak? Zmierza w kierunku odbudowy człowieka, w kierunku wybawienia człowieka, gdzie wierzący są jakby no, tymi, którzy korzystają z tego jego planu. Czyli opozycja jest taka. Tutaj jest jakby zarzut. Czemu jeszcze osądza? Mówi, osądza, bo może. Bo taka jest jego pozycja i taka są jego, powiedziałbym, moralne kwalifikacje. Ale mając do dyspozycji tę rzeczywistość, jaka jest, choć wybiera sąd, to jednak przede wszystkim obiera plan ku zbawieniu człowieka. Taka jest jakby ogólna, moim zdaniem, ogólny kierunek tej części. Podsumowałbym ją. Rany, Julek. Podsumowałbym ją. No dobrze.
Dobrze, pozwólcie, że przeczytam w takim razie od dołu to wszystko, dokąd żeśmy, co żeśmy jakby przeszli teraz przez te wszystkie kroki. Zwróćcie uwagę, że w tych obu tych konsekwencjach po prostu było dużo po prostu o łasce i sądach, tak? Jako narzędziach Boga. Tych instrumentach, przez które on jakby cały czas próbuje właśnie ogarnąć tą rzeczywistość i świat człowieka, który jest taki, jaki jest, tak? Dobrze, czyli na początku zapewnił, że słowo Boga nie zawiodło i nie zawiedzie. Bóg spełni wszystko, co zapowiedział, pozytywnego i negatywnego, tak? Przy czym to negatywne pojawiło się w kontekście sądu nawet nad tymi najbliższymi, ale z elementem łaski, by zachować linię wiary, resztę, tak? Kolejna warstwa, no to mówiąc było coś takiego, że wybory Boga u zarania Izraela przeczą przekonaniu, że synostwo Boże wynika wprost z linii genealogicznej. Większość Izraelitów przez porzucenie zaufania do Boga sama pogardziła darem synostwa. Tak? Zebrałem te dwie rzeczy, kiedy Bóg z jednej strony pokazywał, jak rozpoczyna plan powołania Izraela i że to nie stało na człowieku, a potem pokazane było to, jakie są skutki, kiedy człowiek sam rzuca to, czego Bóg od niego przede wszystkim oczekuje, czyli po prostu związku z Bogiem przez zaufanie, przez poleganie na Bogu. Trzecia warstwa. Wierność Boga i Jego łaska dla Izraela wynikają tylko z Jego woli, a nie z zasług Jego ludu. Historia Izraela jest tego świadectwem od początku do końca, tak? Czyli był pokazany właśnie scena z Mojżeszem, czyli jakby zaraz po scenie jakby ukonstytuowania Izraela, kiedy są zaraz po zawarciu przymierza, a potem jest pokazany fragment już po rozbiciu całości królestwa na Judę i na Izrael i przez przykład Zozrasza odnoszący się do Królestwa Północnego pokazane jest, że nawet nie lud mój, kiedy mowa o Izraelu, Bóg ostatecznie nazwie moim ludem, czyli ze stanu olbrzymiej zapaści i buntu jednak będzie starał się podnieść ich i w jakiś sensie odbudować. I ta ostatnia warstwa, no to ja ją widzę tak, że wobec stanu upadku człowieka Bóg nie wycofuje się z pozycji władcy nad światem i historią, jednak jego akty łaski i sądu przede wszystkim prowadzą do wybawienia człowieka. I to zwróćcie uwagę, jaki był akcent z tej konsekwencji paralelnej, tak? Z jednej strony no, był apel do pogano-chrześcijan, żebyście byli jakby roztropni z tym, jak sobie idziecie drogą wiary z Bogiem, abyście nie pogardzili dobrodziejstwem, które was spotyka, bo możecie się narazić na sąd. Tak? Te elementy łaska i sąd to są jakby te podstawowe właśnie instrumenty Boga, którymi w tej warstwie, po prostu w tych właśnie prawie w całości tych dwóch konsekwencji cały czas są wyciągane, ponieważ no to jest główne jakby narzędzie Boga, aby jakoś tą sytuację ogarnąć, chronić Jego plan, aby przebiegł możliwie od początku do końca. Dobra. Wygląda na to, że jest za 25 pierwsza. Ja mam w planie przerwę, ale czuję, że nie zrobimy całości tego, co mamy przed sobą, ale możliwe, że zrobimy przynajmniej pewien dobry fragment, a samo centrum całego tego dużego bloku 9.11 przerzucimy sobie na następne spotkanie, by dzisiejszych opowieści nie przeciągnąć. Więc proponuję Wam 5 minut przerwy, a potem jeszcze troszeczkę dociągnę. I resztę zostawimy sobie na następny raz. Czy macie jakieś pytania ewentualnie?